Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Endless Legend. Zacząłem od menu, ponieważ chciałbym wam jeszcze powiedzieć kilka słów na temat projektu, jak i samej gry, ponieważ wczoraj ukazała się chyba nowa łatka, która po pierwsze dodaje nową rasę tych takich pomniejszych społeczności plemiennych. Przypominają oni troszkę te istoty z Halo albo obcych z filmu Carpentera? Co? Coś takiego. Jest to znaczy ciekawe, na pewno też sporo bugów sprawia, że sztuczna inteligencja jest bardziej agresywna, a my sobie wybraliśmy, no powiem wam, dość wysoki poziom trudności na ten projekt. I nagle mi po dwóch odcinkach mi zwiększyli w znacznym stopniu poziom trudności i ja się tak nie bawię. Po prostu, w skrócie. Myślę, że teraz tak podsumowując jeszcze, to za chwilkę będziemy mieć nową dzielnicę. Musimy się zająć tymi niemilcami, wargami, którzy się nam tutaj rozwinęli, ponieważ to nie jest przyjazny na istota, jeżeli nie zostaje spacyfikowana lub przekupiona za pomocą naszych funduszy, by nie była przeciwko nam, a z nami raczej, więc myślę też nad bardzo wczesnym atakiem na drzewołazy, ponieważ później, jeżeli oni się rozwiną, będzie to nieprzyjemne, natomiast to moglibyśmy zdobyć dość szybko za pomocą tej armii. Mamy tutaj w sumie dwóch akolitów. Gdzie jest mój trzeci? Mój trzeci akolita podróżuje sobie gdzieś tutaj w okolicy. Czy gdzieś powinienem mieć tego trzeciego cholernego akolita? Aha. Tak, zdecydowanie. A, tu jesteś, dobra. Nie zauważyłem was, zlali mi się w terenie, więc oni dojdą do... Jest kawałeczek, będą im to zajmie. Tutaj natomiast za 3 tury będziemy mieć odlewnie. W naszym najnowszym mieście za 6 tur będzie mennica. No i powiedzieliście, żeby pozmieniać miasta, ich nazwy na jakiś taki fantazm, więc powiedzmy, że... Rosendar to będzie. O, wymyślam te nazwy, to nie są z niczego. Nie przepadam za nazywaniem prowincji za pomocą już jakichś istniejących nazw, czy z Władcy Pierścieni, czy z Warhammera, czy z innych filmów. Robiliśmy już w podobnym sposób przy Endless Space, gdzie nazywałem światy na podstawie mitologicznych nazw mitologii skandynawskiej. Natomiast tutaj mamy Sadrek. Bardziej mi się podoba Sarun. Taka nazwa. Mamy Sarun, Ksan i Frozendar. Frozendar, ponieważ jest zimowy. I całkiem ładnie to wygląda. Dobra. Jakie ma... A, ktoś jeszcze tam pisał, żeby przerzucić też kolejne technologie, żeby one były tak tutaj pogrupowane w kolejności, ponieważ wtedy nie traci się tych punktów. Tak, ale jest to znacznie bardziej zredukowany ten minus do tych punkcików, bo chodzi o po prostu przerzucanie tych punktów stąd. Jest to znacznie mniej odczuwalne niż na przykład było w Endless Space, więc to zostało raczej poprawione. I dodatkowo niedługo będziemy mogli sobie wybrać ten plan rozwoju, ale do tego potrzebuje więcej punktów wpływu. No i oczywiście możemy najpierw na razie skończyć turę. Jak na razie mamy też... zamiatamy generalnie koniec rankingu. Najmocniejsi są aktualnie podziemni i drakeni. Okej, no to jest ciekawy widok. Magowie szału też nieźle zasuwają. Dzikołazom się nie poszczęściło, bo nie mają zbyt dużo lasów, a generalnie też tereny są poustawiane na wzór takich pustkowia raczej. No i widzicie, tutaj się rozwinęła dzielnica. Bardzo fajnie mi się to podoba. Zobaczcie, mury się połączyły, zrobiły się tutaj domki, jakaś tutaj fontanna po środku. Widać, że tutaj jakiś budynek innej klasy niż taki mieszkalny. Świetnie to jest zrobione. Właśnie to mi się bardzo Endless Legend podoba, że takie smaczki porobili. Każde miasto oczywiście wygląda zupełnie inaczej. Tutaj na przykład dzikołazy mają taką architekturę. Jest to bardziej taki dystyngowany, bardziej fikuśny.
luźne kształty, coś właśnie jak elfy. Podziemni za to mają dziwne kształty. Oni mają takie... Ach, ciężko to określić. Jednym słowem, jak to wygląda. Po prostu wygląda to dziwnie. My mamy taki gotycki, mroczny klimat. Oni natomiast troszkę inaczej. Więc tak, myślę, że zrobimy sobie teraz ludziskę, huta tytanitu. To by się przydało. Później w następnej kolejności hutę szkła. I to szkło, stal, więc w ten sposób. Najlepiej tak, jakbyśmy mogli to mogli kupić sobie, ale niestety nie. Nie będziemy tego robić. W tym miejscu zapomniałem wam powiedzieć, że jak widzicie, mamy... Rozwinęliśmy się w magicznych lasach chyba. To są czarny pył, kryształowe lasy. Jesteśmy w tak zwanych kryształowych lasach, ale to są lasy. Więc dobrze by było zwerbować w to miejsce bohatera z rasy dzikołazów, ponieważ zapewni nam to w późniejszym czasie bonus do pracy. Więc będziemy mogli mieć lepiej tutaj organizować swoją pracę. To będzie nasza taka prowincja nastawiona na produkcję. Dodatkowo jeszcze później sobie oczywiście zbudujemy tutaj złoża różnego rodzaju zasobów. Biblioteka niedługo też się zbuduje. Na razie kończymy turę. Musimy przejąć te wargi, warków, żeby mieć pełne szczęście. Biblioteka publiczna się ukończyła doskonale. Mamy jeszcze 6 tur do laboratoriów. To jest bardzo przydatna rzecz już na samym początku do stworzenia. Tylko najpierw myślę, że połączymy sobie nasze... Jak to będzie wyglądało pole bitwy? Jak widzicie, jak podświetlicie sobie prawym myszy, możecie zobaczyć, jak będzie wyglądało pole bitwy. To jest ten taki podświetlony obszar. Więc myślę, że będziemy mieć naszych sojuszników już w zasięgu. I tym razem nie będziemy ich przekupywać, tylko ich zaatakuję. Pokażę wam, jak wygląda walka. No jak widzicie, mamy naszą szansę na wygraną. Możemy wziąć różne tryby akcji. Gniew. Jako awangarda posiłki. Mamy jeden oddział, ale są troszkę uszkodzeni. Oj, nie naprawiłem ich. No to nie będzie dobry pomysł, że atakowanie możliwe, że stracę tych akolitów. Dobra, oni będą tam najwyżej z tyłu sobie siedzieć. Ale oczywiście zaczniemy. Gotowość do walki. W takim razie. I teraz się zaczyna, jak widzicie, akcja, w której będziemy mieć... O, widzę, że oni bardzo uciekają na tyły. To jest nasze pole bitwy. Polem bitwy staje się część mapy, fragment mapy. Jak widzicie, to nie jest wycięte. To jest fragment mapy, który został przeznaczony właśnie na to pole bitwy o takich wymiarach. I na przykład, jeżeli w obrębie tego pola znajdowałoby się miasto, to otrzymamy posiłki z miasta. To jest bardzo fajnie i to jest moim zdaniem lepiej zrobione nawet niż w Heroesach. W trójce, albo w piątce, czy w szóstce. Ponieważ teraz, jeżeli wybieracie pole bitwy, czy powiedzmy chcecie zaatakować to miasto, prawda? Z której strony byłby najlepiej zaatakować? Najlepiej zaatakować byłoby z tej strony. Ponieważ ewentualne posiłki gwardzistów miasta musiały być albo ustawione zaraz tutaj przy skarbie, bez możliwości ucieczki, albo tutaj, gdzie byłoby to bardzo utrudnione, bo jedyną drogą jest ta tylko wąska dróżka. Więc to jest już taktyczne rozgrywanie potyczki i taktyczne wybranie pola bitwy. Na przykład to nam dało teraz szansę na ustawienie się w dość prosty i przyjemny sposób w tym miejscu, ponieważ ja się teraz bym przeniósł. To jak to się robiło? Mógłbym cię prosić? Aha, nie mógłbym cię prosić, bo ty sobie gdzieś tam uciekłeś w pizdu. Ciekawe, co będzie w ogóle się można ruszyć. No dobra, na razie to was przestawię. Wyjdziecie tędy. Was przestawimy tutaj. No i zobaczymy, bo tutaj można przejść. Tak, no tędy można by było teoretycznie przejść. W sumie dziwne, że nie mogę się tu ustawić, bo powinien móc przejść. Ale dobra, najwidoczniej zrobimy to w takim razie. Gotowość. Tych panów to najlepiej gdzie sobie tutaj na razie schowamy. I wszystko dzieje się w czasie jakby... tak specyficznie jest zrobione, ponieważ to, że na przykład ja teraz daję... Dobra, każemy im wszystkim zaatakować po prostu naszych przeciwników. I domyślnie oni znajdą teraz drogę. Możemy też ręcznie wybierać oczywiście miejsce, do którego powinny poruszać się nasze oddziały. No jak widzicie, ustawił się na skarpie, więc będziemy, to jest jedyne miejsce, w którym może nas zaatakować tak naprawdę. Więc ja... O, dobra, ten oddział da mu radę. Tylko pytanie, oni są na... Właśnie, oni są wyżej, więc mogą mieć problemy z zaatakowaniem. Ci atakują pożeracze. Choć nie, momencik.
inaczej to zrobimy sobie w takim razie. Tych panów przerzucimy sobie tutaj. Wy pójdziecie natomiast... tutaj do tyłu. Wy... ta jednostka jest w tym stanie, wykonuje rozkaz przyjęcia obrony. Ta jednostka będzie utrzymać swoją pozycję i atakować jedynie wrogów będących w zasięgu. Tak, ty czekasz w takim razie. Ty również czekasz. Mamy tutaj lasy. Lasy dadzą nam dodatkowe punkty obrony, a wargowie mają za jednym zamachem. Odpiera domyślny kontratak, przynosi obrażenia atakującemu i przeciwnikowi obok jednostki atakującego. 75% obrażeń. No to może być ciężkie. Dobra, ja nie pamiętam dokładnie, jak to się powinno tutaj robić w dobry sposób, tą walkę. O, widzicie, teraz na przykład on stanął tutaj i uniemożliwił mi wycofanie się, ale atakuje mojego bohatera, więc... mój bohater jest dość twardy na takie zabawy. Więc nie powinno być aż takiego problemu z zabiciem przynajmniej jednego warga. Bohatera sobie oczywiście później wskrzesimy, nie będę miał wielkiego problemu z nim. Świetnie. Teraz nasi zaatakują. Ci już biegną z pomocą, świetnie. Ja bym nie chciał tracić swojego bohatera na takie głupie... Tak, ty możesz najdalej tam uciec. Tutaj, albo tu się wycofać. Nie, nie możemy... Dobra, atakujemy go w takim razie. Ty atakujesz tu, ty idziesz tu i ty również tutaj atakujesz. Okej. Teraz dostał rozkaz. Chciałbym, żeby poszedł tu. No nie. Wszyscy mają tego atakować w takim razie. Powinni tylko zabić, ale nasz bohater może zostać bardzo ciężko uszkodzony, że tak powiem. Chyba, że zdoła się obronić. Jest zawsze taka szansa, że wyjdzie blok. O, świetnie. Ten przerzucił się dalej. Chyba, że przejdzie te obrażenia na drugą, na moją drugą postać. Bohatera. No jest okej. O, dobra. Zablokowaliśmy go teraz. Nasze jednostki. Daliśmy wtedy rozkaz do ataku. Tutaj dużo jest planowania takiego, wbrew pozorom, strategicznego. Ponieważ, jak widzicie, atakujemy go teraz z różnych stron. Wargowie zostali otoczeni. I trzeba bardzo przewidywać, trzeba tutaj bardzo mocno kombinować, na przykład tego, teraz nie ruszymy zupełnie, on sobie ma siedzieć i nic nie robić, natomiast te oddziały mają przypuścić atak na naszego przyjaciela warga. Nie tylko czy ci wytrzymają atak pierwszy, no nie, jest, wytrzymali, dobra, no to warg, myślę, że padł. Pięknie. Później będę chciał oczywiście z różnej jednostki zrobić. Będę chciał z jednostki berserkerów zrobić, jednostki, które są wyposażone w broń dwuręczną, później włócznie. To jest naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy jest do zrobienia. Ale dobra, wygraliśmy to bardzo ładnie. Powinniśmy nawet dostać level up. Niczego nie straciliśmy. Dobra bitwa. Zwłaszcza, że wargowie, mówię, to są trudne jednostki do ujarzmienia, że się tak wyrażę. I w takim razie mamy spacyfikowaną osadę. Wrócimy sobie w to miejsce. Powoli się przygotujemy w tym na ruszenie i zajęcie tej osady. Dobra, więc myślę, że tutaj moglibyśmy od razu sobie naprawić tą, to legowisko wargów. Zakończymy sobie teraz turę. Ale tak właśnie wyglądają walki. Walki wyglądają bardzo fajnie, na przykład są 3-4 armie, bo wtedy posiłki dochodzą, są jednostki dystansowe, są jednostki latające, tego jest tutaj cała masa. I najlepsze jest to, że jeszcze tutaj wchodzi właśnie ekwipunek, to co dajecie swoim wojakom do ataku, więc to jest naprawdę świetnie, świetnie pomyślane. To się zastanawiam tak, czy do pracy bym was nie przerzucił. Te 4 tury, no może być. Ile mi kosztować będzie wynajęcie zapasy? Aby wybrać tę sekcję monet imperialnych, musisz odkryć jedną z następujących technologii. Monet imperialne, tak? No dobra, tutaj możemy wynająć sobie, jak widzicie, najemników. O! O tych mówiłem, że ci wyglądają trochę jak kobole, tylko że mają dwie głowy. I oni są... Tetike się nazywa. Jotusi, Jezus Maria. Frakcja Jotusi się nazywają. Dobra, tutaj mam inną frakcję jeszcze, to są Siostry Miłosierdzia, mamy frakcję Minotaurów, mamy frakcję Harmonii, świetne tanki, oni się nadają, dobrze właśnie grają z dzikołazami. Mamy
Kopaczy, to są klasyczne krasnoludy. Mamy bluszczo... Nie, to są eryci. Takie hydry. Może to najłatwiej chyba sobie ten... I jeszcze mamy oczywiście bohaterów, których możemy wynajmować. I jak widzicie, koszt bohaterów rośnie też z każdą turą, więc to nie jest tak, że my będziemy mieć co chwilę. I tutaj mamy kolejnych tych erytów, więc prawdopodobnie będę musiał sobie jednak uleczyć swoje wojsko. Na tych mnie na razie na uleczenie nie jestem, więc następnej turze to zrobię. To jest priorytetowe. Nie mogę pozwolić, by wargi zajęły moje ziemie. I bym później miał z tym problemy. Choć to już nie powinno tak naprawdę się tutaj pojawić, chyba że on jakoś przelazł w dziwny sposób. Powinniśmy też odwiedzić tą świątynię, którą mamy za quest. Tam możemy znaleźć jakieś przedmioty, czasem nawet niezłe. Przy okazji chciałbym wejść w opcję moich jednostek, akolita, i po pierwsze edytować tą jednostkę, dając im, jak widzicie, teraz już zrobiliśmy nowe technologie na temat broni i możemy im dać lepszy oręż. Oręż się dzieli w zasadzie na kilkanaście rodzajów. Możemy dawać im oręż w oparciu na różne te zasoby strategiczne. Ten oręż, jak widzicie, wymaga 20 pracy i dwóch zasobów tytanitu. Więc, ale na przykład teraz mamy podstawowy taki miecz, jak mu damy lepszy, no to zmienia się jego grafika, szata graficzna, to jest bardzo fajnie zrobione. To mi się bardzo podoba zawsze. Możemy dać im też Claymore, czyli miecze dwuręczne już. To im da duży boost do ataku, jak widzicie. To natomiast daje nam plus 21 do ataku, plus 2 obrony, 10 do inicjatywy. Więc to dużo lepsze są te. Natomiast ten by dał 32. Jeszcze nie ma takiej różnicy. Takie dwuręczne bronie warto dawać od 3-4 poziomu zasobów. I mamy jeszcze oczywiście możliwość dania im lepszej tarczy, tarcze okrągłe. No może nie wyglądają aż tak epicko, ale na pewno troszkę podniosą nam możliwość. Następnie, to już nie wpłynie niestety na wygląd postaci. Szkoda, bo można by naprawdę ładnie. Choć produkcja, jak widzicie, 6, więc na razie może nie. Gdybym dał im sam oręż, to i tak stać mnie na najprawdopodobniej na modernizację tych trzech jednostek. Bo, jeszcze musicie jeszcze wiedzieć, to teraz mam koszt 3 tytanitu i pewnie to będę musiał dopłacić w złocie, w tym pyle. Mogę im dać również inne rzeczy, ale to podnosi ich koszt. Więc teraz sprawdzę sobie jeszcze, co tutaj jest. A tutaj mamy różne rzeczy, które dają określone zdolności. To są tak zwane pierścionki albo... To są biżuterie, jakieś naszyjniki, amulety, które możemy dawać naszemu wojsku. Dobra, na razie ich sobie zmienimy w ten sposób. Pojawił się akolita 2. I teraz tak. Tutaj, jak widzicie, możemy. Możemy uzdrowić jednostkę, ale możemy też zmodernizować jednostkę. To będzie właśnie nas kosztować 6 tytanitu i 27 sztuk pyłu. 6 tytanitu dlatego, że wyszkolenie tej jednostki kosztuje 3. Tu mamy 2, więc modernizacja po 3 na każdą. Tych sobie zmodernizujemy, tak oczywiście. Zmodernizujemy sobie jeszcze tą jednostkę. Nie chcę jej stracić, więc później będziemy musieli ją na gwałt uleczyć. Uzdrowienie tych jednostek. A ile tu uzdrowienie kosztuje? 89. To jest duża cena. Więc prawdopodobnie będziemy musieli ją sobie tutaj troszkę pozbierać. Dwie tury co najmniej. Chyba, że... Nie, na razie tak zostawimy. Tu już wszystko się rozwija bardzo ładnie. Niedługo zima się powinna skończyć. Okej, świetnie. Zima się skończyła, czyli nasze dochody wzrosną i to znacznie. W Auridze powróciło lato, czyniąc wszystko bujnym i zielonym doskonale, czyli wzrośnie też produkcja każdej z dziedzin. My tu wszystko przerzuciliśmy do pyłu, jak widzicie. W takim razie Ceratianie. Moglibyśmy tutaj odbudować Ceratian, ponieważ jedną chyba już... Tutaj była jakaś więcej może? Tak, jedni są, ale to mnie nie będzie interesować. Następnie zrobimy sobie hutę tytanitu, to się przyda, ponieważ chcemy mieć więcej zasobów i ludziska. Zmniejszymy sobie dostawy pyłu w zamian za przemysł. W tym natomiast miejscu zrobimy sobie, jak widzicie, też zmniejszymy. Chcę mieć szybciej szkło stal i chcę mieć szybciej więcej tytanitu. To się dla mnie teraz bardzo liczy. W tym natomiast miejscu również przerzuciliśmy wszystkich do pracy. To jest bardzo dobra informacja. I zobaczmy, gdzie moglibyśmy się jeszcze rozwinąć, gdzie by było warto się rozwinąć. Więc rozwinąć warto by się było na pewno
na kryształy lodu. To by była całkiem ciekawa propozycja. Myślę, że to zrobimy. No tak, tylko tutaj nic nie ma, to mnie trochę boli. Łącznie 4. Patrzę jeszcze co tutaj jest. To by mi chyba dał. Nie, łącznie. To jest 4, 5, 2 też 5. 4, 6, 2. Dobra, to jest bardziej opłacalne w tą stronę się rozwinąć. Później tam już nic nie będziemy rozwijać. Ale przyda się tutaj dzielnica. Jak najbardziej. Będziemy mieć, rozwiniemy sobie to miasto. No i teraz pytanie o tych. Szkoda, że nie mogę ich teraz uleczyć. Czy oni mnie zaatakują? Raczej mnie nie zaatakują. Ale mimo wszystko stanę sobie gdzieś tutaj blisko. I zajmę bardziej dogodną pozycję dla siebie. Czyli na wzniesieniach. Jeżeli mnie zaatakuje, postaram się go zblokować dwoma oddziałami i drugim zajść od flanki. Myślę, że w takim razie możemy skończyć turę. No i zobaczymy, co zrobię tymi wargami. Fajne są też te animacje. Aha, mennica Imperium gotowa. Zaatakowali nas jednak. No doskonale, w takim razie gotowość do walki oczywiście. Jak widzicie, i ten plan, który sam ustawiłem, działa. Tych panów na sam koniec wyrzucimy. Tych natomiast damy sobie tutaj i poczekamy do momentu, aż on do nas sam przyjdzie, a tych sobie zamienimy. Chcę, żeby bohater wziął na siebie większy impet. Więc tak, i wy macie oczywiście... Dobra, gotowe. Więc tak, tutaj możemy spokojnie chyba zacząć szarżować. Oni też dojdą. Choć nie, momenta. Nie chcę, żeby tamci oberwali. Tych wycofamy. Ci mają uciekać, oni nie będą brali udziału w bitwie, nie chcę ich stracić, dopiero co ich zmodernizowałem. Więc myślę, że na początku sobie właśnie zrobimy... Myślę, że zaszarżujemy na nich, nie będziemy czekać, mamy przewagę. Bohater jeszcze pójdzie pierwszy, powinien przygrzmocić dość mocno. Bardzo ładnie. Teraz zostanie zaatakowany, odda, na pewno w kontrataku, bonus do obrony z uwagi na to, że sojusznicza jednostka jest. Jeszcze się zablokował, świetnie, jest taka szansa, że jednostka zablokuje atak przeciwnika. Teraz zobaczmy nasze nowe jednostki, zobaczmy, że dało 50 ataku. Bardzo ładnie i wykończymy tego jednego warga, tym jednym atakiem. Świetnie. Do widzenia. Pokonaliśmy. Doskonale. Wy uciekacie tak jak mieliście. Świetnie. I tak. Wy stoicie w tym miejscu. Wy natomiast atakujecie wszyscy tego warga. Bardzo ładnie. Te są bardzo istotne, te heksy. Heksy na przykład powyżej dają premię do obrażeń. Heksy z lasem dają premię do obrony, więc to jest naprawdę ważne. Na przykład tutaj teraz mamy, widzicie, takie koła. To jest oznaka, że jest oddział chroniony z dwóch stron. Nie obawia się flanki. My natomiast za zabicie jednostek mamy taką rasową zdolność, że się leczymy. I im więcej po prostu zabijamy, tym więcej będziemy się leczyć. Ale to działa tylko wtedy, lifesteal działa tylko wtedy, kiedy zabijamy jednostkę. Nie kiedy atakujemy ją. Dobra, mamy też chyba tutaj level up. Nie, jeszcze level upu nie ma, no szkoda. Dobra, chyba zażegnaliśmy też problem z tą inwazją wargów. Przejdziemy sobie teraz tutaj. Świetnie. No i od razu kolejnego tam akolitę sobie wyszkolimy. A, nie mamy tytanitu, ale tytanit się powinien stworzyć już niedługo, więc mamy dwie jednostki, nam awansowały. Jak widzicie, jednostki też awansują, zdobywają nowe poziomy, dlatego warto dbać o swoje armie takie już doborowe, żeby ich nie stracić, ponieważ wtedy może bardzo się to uprzykrzyć nam życie. Okej, okay, tutaj widzę, że... Wow. Czy ty chcesz mnie zaatakować? Trzeci poziom dalijskich elfów, no to nie jest zbyt fajne. Okej, okay, idziemy tutaj. Ulecz mi ich od razu. No mam nadzieję, że on nie idzie mnie zaatakować, bo to by było przykre. Choć ja co prawda go jeszcze nie zaatakowałem. Jeszcze. Naciskiem, no bardzo jeszcze. Ale wolę ściągnąć tą armię jednak na północ.
Akademia, świetnie, zobaczymy. Dajmy naszemu bohaterowi nową zdolność, czy w umiejętności. I będzie to na pewno plus 25 do życia jednostki, to się przyda. Świetnie. Zawsze wolę, żeby miał więcej. No i jeszcze cię uleczyć nie mogę, bo to wymaga 40 pyłu. Jak widzicie, my wszystko mamy za pył. Więc to wcale nie jest takie proste, grać tą frakcją. Tylko czy ty mnie chcesz zaatakować? Oby nie. Dobra, gdzieś biegnie. Nie wiem, gdzie on biegnie, ale wolę jednak się ustawić tutaj. Tu się uleczyć do pełna jednak. I może zamiast tych hut szkło stali, to jednak akolitę stworzyć. I chyba tak jest. Weszliśmy w kolejną erę badawczą doskonale. Czyli wyszkoliliśmy już wystarczająco dużo badań. Ale to, co ja bym chciał jeszcze zrobić, to przede wszystkim ulepszyć sobie teraz alchemię i stopy metali do broni. Później... muszę się zastanowić później, co będziemy robić. Pracownia alchemiczna niekoniecznie. Nostki. To by się przydało. Jeńcy, niewolnicy, ochotnicy. Plus 25 zmniejszony koszt wykupowania jednostek miast. Plus 25% zmniejszony koszt wykupowania budynków miast. W sumie by się to przydało. I przydałoby się też stworzyć tego kolesia. To jest biskup pyłu. I on chyba daje odporność. Nie pamiętam dokładnie, co oni robili. Szkoda, że nie mogę przeczytać sobie po prostu tutaj. To jest jedna z wad tej gry, że nie wszystko nam mówi w jednym na tym okienku. I czasem warto było móc przeczytać jednak, co daje. Plus 1 do teren z przemysłu, gdy trwa pora letnia. Niekoniecznie. Szukamy sobie żywności. Znaczy nie, szukamy pyłu. Asymilację pomniejszej frakcji. To mnie nie interesuje na razie. Pokojowy podczas zimnej wojny. To by było w sumie całkiem niegłupi pomysł zrobienia, ale bardziej mnie interesują stopy metali aktualnie. Okej, idziemy sobie tutaj. W razie musimy się rozwinąć. Musimy zdecydowanie przyspieszyć z rozwojem. Przydałoby się też założyć jeszcze jedno miasto. I chyba wy się zajmiecie później tworzeniem osadnika. A tak przy okazji to zapomniałem, że muszę mieć więcej pieniędzy, żeby tutaj werbować też osadników. Fajnie, Ragnar. Dobra, wy zajmijcie się produkcją pyłu. Wy natomiast również produkcją pyłu się musicie zająć. Niestety, ale produkcja budynków zejdzie na drugi plan. Potrzebujemy pyłu, dużo pyłu. Musimy rozwinąć stolicę. I panie, wypadł pan z moich ziem. Okej, okay. Huta szkło stali zrobiona. Nie pamiętam, co on tworzy, ale mi się to nie podoba. Co to są za dalijskie elfy? 57, one co prawda nie mają jakichś wielkich obrażeń, ale... No nie, ja cię będę ścigać. Ja ci nie dam tutaj łazić samemu, samopas. Za kilka tur plan Imperium. Czy ja chcę plan Imperium? Tak, chcę plan Imperium jak najbardziej. Ponieważ damy sobie wtedy bonus do właśnie wytwarzania pyłu. W tym miejscu potrzebujemy jeszcze więcej. Dalej koniec tury robimy. No nie podoba mi się, że on się tu kręci. Dobra, możemy go zaatakować? Możemy, cudownie. Mamy, jak widzicie, milicję aż z dwóch miast. To jest fantastyczny widok. I cóż... I może dlatego, że ja nienawidzę walczyć z dalijskimi elfami, daję automatyczne. Bo nie znoszę z nimi walczyć. Oni po prostu tak wkurwiają na ręcznym ustawieniu, że z nimi wolę walczyć akurat na automacie. To jest jedyny na frakcja tak naprawdę. Dobra, straciliśmy milicję, on stracił wszystko doskonale. O to mi właśnie chodziło. Normalnie straciłbym całą armię, bo oni są tak czyterscy. Że to nieporozumienie wręcz. Okej, okay. Możemy sobie teraz wykupić tutaj. Czyli tak, to prowokuje 54, to 18. To natomiast malutko produkuje, więc tutaj sobie oczywiście bierzemy kolejnego z naszych obywateli. Przyda się bardzo. Tutaj uleczymy naszego ziomka. Wrócimy do naszego miasta i myślę, że...
Byłoby naprawdę fajnie, jakbym pooszczędzał też na jakiegoś bohatera. Level up. Jednostka akolitów. Doskonale. Wiecie co? To jest dobry moment na zajęcie miasta w takim razie. Tutaj są już czerwoni. Dziko, na właśnie zajęcie miasta dzikołazów. Będziemy mieć akolitę za 9 tur. A gdybym tak tutaj, za 4 tury. No dobra, dajmy za 4 tury. Sieć dróg się stworzyła doskonale i widzę, że... Właśnie dużo się tu porobiło. Czy ty mnie... oblegasz? Czy mnie się to wydaje, że ty mnie oblegasz? Na szczęście mnie się to wydaje, że ty mnie oblegasz, więc dobrze mi się wydawało. Okej, idziemy tutaj. Wracamy teraz z kolei. Będę tak biegać. Tu zostawię sobie te jednostki, żeby broniły jakby co. Natomiast w tym miejscu wyszkolimy sobie akolitę. Nawet dwóch. Muszę troszkę jednostek więcej zacząć werbować. Spowolnić tempo, wiecie, rozwoju jakiegoś tam przemysłowego albo naukowego, a zacząć werbować jednostki, bo tu mi drakeniusze nawet podeszli. Więc Jezus Maria, idźcie ode mnie w cholerę. Okej, oni się natkną na mnie. Fajne jest też to, że nie ma tak naprawdę negatywnego jakiegoś czynnika za to, że atakujecie innych na swoich ziemiach. To są wasze ziemie. Oni wtargnęli na wasze ziemie, złamali granice, przełamali granice i przeszli bez pozwolenia, więc jak najbardziej możecie się wściekać, możecie ich za to atakować. To jest bardzo fajne, że to nie ma aż tak dużego tego minusu. Więc tutaj myślę, że skończę odcinek. Dzięki za uwagę. W następnym zaczniemy powoli już zbierać armię, by ruszyć na pierwsze miasto Dzikołazów, bo ich by trzeba było rozwalić w miarę szybko. Poza tym chciałbym mieć kolejne miasto. Chciałbym mieć kolejne miasto tutaj. I Han, jak i widzicie, tutaj następne się sobie rozwinęli. Byłoby całkiem łakomym kąskiem, bo są to dwa słabo rozwinięte miasta. Zwłaszcza jak my jeszcze zdobędziemy jednostki tutaj i tutaj, to będziemy mieć sporą armię. Więc myślę, że tutaj podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejka!